Witajcie, z tej strony Deltor, a to jest kolejny odcinek naszego let's playa gry Amnezja. Mroczny obłęd. Skończyliśmy minutę temu w bloku północnym więzienie i mieliśmy ruszać na łów potworów z wiadrem. No co to było niby? Nie wiem. Wiadro. Skąd kurwa? Jesus Christ. Znowu nawet nie drgnął. Ja chcę się stąd wydostać, ja chcę to skończyć. Ta. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Tam jest potwór. A ja jestem tuż przed nim. Na korytarzu? No. I dalej nie ma żadnego wyjścia. Cofaj. No on mnie zauważył. Najwyżej mogę przed nim spieprzeć. To spieprzaj. Dobra. Ludzie, za dużo tych potworów. Co on nadal tam stoi? Nie, polas sobie. Dobra, skręcił. Te drzwi nadal nawet nie drgną. Nawet nie drgną. Myślałem, że to idzie. Jest w kiepskim stanie, to dlaczego do jasnej cholery? Nie mogę... Czy mam... No tak, kwasem pewnie ją oblać. No super. Potwór przyjdzie. Oczywiście nie z tej strony, z którą będę patrzył. Z tego pokoju coś słychać. Spleśniały chlebek. Widzę go. Jaka brudna dupa.
Oh my goodness. Jeszcze tu potwór cały czas łazi. Zapewne gdy otworzy drzwi, to walnę go prosto twarz. Psychicznie. Kolejne wiadro. Tym razem w łóżko się wtopiło. Ja bym chciał tam na dół zejść. Może jak nie będę wchodził. Co tam? Kuchnia. Nie idę do kuchni. Tu mnie jeszcze chyba nie było. Tam jest. Tam byłem. Kuchnia. Tutaj jest co? Czas. Na zdrowie. Oliwy trochę. A, stąd przyszedł potwór. Teraz mogę tu wyjść. Super. Nic tu nie ma. Oprócz oliwy i krzesiwa. I sterty rozkładające się łachmanów. Dobra, spoko. A potem się tutaj spoko. Spoko. I play, wow. O! Jest nasza fortka. Tylko że od drugiej strony. O, tu mnie jeszcze nie było. Tu mnie jeszcze nie było. Skrzynek. Oliwa i dwa krzesiwa. Niezła skrzynka. Dobry skrzynek. No. O, proszę państwa, jest. Szklane naczynie. Szklany słoik. Pro. Wybaczcie, ale ja ich tam też nie wziąłem. No dobra, to co? Wracamy po kwas, mijając 3000 innych potworów. Ja wolę. A ja nie wolę. O, idzie tu. Mam nadzieję, że nie do tego pokoju. O, dobra, dobra, jest dobre miejscówko, jest dobre kryjówko. Odsuńcie się skrzynki trochę, beczki inaczej. Nie, zła kryjówka. Ale jak dobrze pójdzie, to nie zauważy mnie, to nie zauważy mnie przez te jakże nieprześwitujące półki. Postawię sobie tutaj jeszcze worka, żeby mnie w ogóle ten... No 100% nie zauważy. Nie ma szans. O, muzyka się uspokoiła. Czyli możemy już iść. Mam nadzieję. Teraz pewnie wyjdzie z któregoś z tych pokojów. A, who cares? Idziemy powoli naprzód. Ostrożnie, żeby nie rozlać oliwy. Zaraz mi wybuchnie w rękach, jak ostatnio. Mi też się cały czas mylą tę amnezję z penumbrą. Jak mówię o amnezji, to mówię penumbra, a jak mówię o penumbrze, to mówię amnezja.
Jak tam oliwa? Spoko. Masz chyba zbroję jeszcze dodatkową. Co tu tak jasno? A. Czekaj, czy potwór dalej jest. A, drzwi oczywiście zamknięte. I furtka nadal jest też zamknięta. A, teraz pewnie tam kampi. Widzi akurat z lewej strony. Ej, patrzcie, nie ma go. Kurwa. Idzie. Chyba. Normalnie bym wziął ten słoik i w niego rzucił. Ta, dobija się do drzwi. Wybił je i idzie. Jeszcze nie. Tak, tak, idź sobie. Nie zauważył mnie. Nie można się na nich patrzeć zbyt długo. Mówiła właśnie. To było co najmniej dziwne. Taka jest moja opinia. To też. Ale szczerze powiedziawszy, to nieważne. Dobra, ciekawy jestem, ile ten odcinek trwa. Wow, ile mamy krzesiw. Możemy podpalić zamek. A, chyba on tam. No. Ja to bym najchętniej spalił siebie i skończył tą grę, ale. No cóż, fabuła mówi inaczej. O, muzyczka się uspokoiła. Możemy nabrać, pewnie znowu przyjdzie. Jestem ciekawy, jak on tam wsadził ten słoik. Na to wyganie się nie zdawało, ale słoik wsadzi. Ostrożnie, żeby nie rozdać. W rękę tam wsadził, zanurzył. Wziął trochę kwasu. Znowu wyjdzie z lewej strony. Nie, powtarzaliby się. Tak ostrożnie, żeby nie rozdać. No, dobra, czekajcie. Spojrzę, ile to się nagrywa i zaraz wracam. A więc to będzie dobry moment do skończenia tego odcinka. Komentujcie. Oceniajcie. Subskrybujcie. I do zobaczenia następnym razem, kiedy pójdziemy... Gdzieś. Nie wiem, co zrobić z tym kwasem. Ale na pewno coś zrobimy. A, już wiem. Rozwalimy kłódkę. Dobra. Na razie. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life.